nazywał się Geralt z Rivii. Był wiedźminem, zabójcą potworów. Dostał nietypowe zlecenie. Miał zdjąć klątwę z królewskiej córki. Wystarczyło spędzić z nią noc. Od zmierzchu do świtu. Ale królewna była zaklęta w potwora, strzygę. Zdrajca odpowiedzialny za klątwę miał być przynętą.
Wiedźmin odczarował królewnę. Stał się sławny. Potem wielka wojna zmieniła oblicze świata. Nastał czas miecza i topora. Czas pogardy. Słuch o Geralcie z Rivii zaginął. Ale to już inna historia. Cześć, z tej strony Femeber, witam was bardzo, bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z nowej serii z gry Wiedźmin. Po samym wstępie już jestem zaciekawiony bardzo tą grą. Dwójkę co prawda oglądałem całą, jednakże takiego wstępu sobie nie przypominam, żeby był w dwójce, tak jak jest tutaj w jedynce. Oczywiście w tego typu grę no będę grał niby drugi raz, jednakże to jest całkowicie nowe przygody, nie, gra Wiedźmin po prostu. Niski, średni, wysoki. Szczerze powiedziawszy, ja bym z chęcią zagrał na niskim, ponieważ podejrzewam, że będę tutaj ostro lamił. Średni, kurczę, no zastanawiam się. Walka może się okazać prawdziwym wyzwaniem, alchemia bywa pomocna. Walka jest łatwiejsza, korzystanie z alchemii nie jest konieczne, by przetrwać. Okej. No dobra, no to polecimy ten średni, spróbuję. Sterowanie przy pomocy samej myszy z łatwą do kontrolowania inteligentną. Zalecone dla większości niedoświadczonych graczy, jak również do tych. Sterowanie klawiaturą i myszą. Oczywiście, że klawiaturą i myszą, da frak. Okej. Dziedziniec Kir Morhen. Okej, mamy kolejną oczywiście. Serkę. 5 długich lat królestwa północne leczyły rany po wielkiej wojnie. Tysiące istnień pochłonęła zaraza i głód. Ocalałe komanda elfów i krasnoludów zapadły głęboko w lasy i zbierały siły do ostatniego, rozpaczliwego zrywu. Na traktach i gościńcach, na polach dawnych bitew niepodzielnie rządziły potwory. Coraz częściej można było usłyszeć pytanie: gdzie są Wiedźmini? Północne rubieże Kedwen, Góry Sine. Rok 1270.
5 lat po Wielkiej Wojnie. To jest chyba Wiedźmin, nasz Geralt, ale... Ktoś go prześladuje. To nie jeden gościu. Okej. W sensie się prześladuje, być może po prostu chcieli mu pomóc. Ale tego do końca nie wiemy, za chwilę się oczywiście przekonamy. Jednak mu pomogli, ponieważ nie jest związany, to zakładamy, że mu pomogli. Gdzie ja jestem? Połóż się, wszystko w porządku. Nie mam pojęcia, gdzie byłeś, ale najważniejsze, że żyjesz. Aczkolwiek wyglądasz, jakbyś wygrzewał się z grobu. Okej, 30 klatek jak na razie się utrzymuje stale, bez problemu. Nie eksperymentowałem, szczerze wam powiem, jeszcze z większą ilością. Nic nie pamiętam. Ale... zobaczymy. Wkrótce pogadamy na spokojnie. Zbliżamy się do Kermore. Kermoner. A nie Kirmorner. Cokolwiek. Złe widowisko na pewno z tego miejsca będzie. I mamy oczywiście jakiś zamek w skałach. To oczywiście w tamtych czasach było typowe. No dobra. Na razie jest oczywiście sam film, oczywiście ja to niczym nie steruję. I podejrzewam, że tak będzie przez bardzo długi czas. Się patrzą. Jesteśmy w domu. Leo, biegnij po Triss. Triss. Więc tutaj też ona jest. Mówię też, ponieważ oglądałem dwójkę UCTSG i tam także była. Wasz czas dobiega końca, Wiedźmini. Cieszcie się, póki możecie. Już będzie ktoś, z kim się zmierzymy. Prawdopodobnie. Źle, nie było parady. Ile razy mam powtarzać? Po piruecie zawsze parada ukośna na plecy. Zawsze. Minęły zaledwie 2 dni, odkąd cię znaleźli. To w dużej mierze twoja zasługa. Dziękuję, Triss. Nie ma za co. Przypominasz sobie coś? Niewiele. Spójrz na dół. Znam te ruchy. Piruet, zasłona, cięcie. Czyli wychodzi na to, że... Nie wiem dlaczego, ale kiedy z tobą rozmawiam, czuję więź. Wiem, że byłaś kimś ważnym. Geralt, my... A! Muszę to przemyśleć. Z tym nie będzie problemów. W Kermoren czas płynie powoli. No. Ha! Udało się! Nie było najgorzej. Odpocznij chwilę. Jak sądzisz, Geralt, nadaje się już na szlak? Okej. Tutaj coś... gościu usłyszał dziwnego. Niepokojącego. Poczekajmy na resztę. Jest sam. Magister obiecał 50 orenów za każdego odmieńca. Jest! O, czyli to też jest prawdopodobnie Wiedźmin. I poleciał. Wiedźmirze, mamy gości! No właśnie, zastanawiałem się, czemu od razu nie uciekał.
rekinów i bierz miecz! Okej, czyli ja już prawdopodobnie będę sterował. Przygotuję się, bo w ogóle... Nie podejrzewałem, że nic nie będzie. Okej, uwaga, uwaga. Sterujemy czy nie? Tak jest, w połowie akcji wchodzimy. Wskaż miecz kursorem i kliknij go lewym przyciskiem myszy, aby się weń wyposażyć. A więc tutaj, okej. Czym się napierdzielę, że tak się spytam? Gra zatrzymana. Aha, w ten sposób. No. To jest kitu, jak się bije? Aha, w ten sposób. Troszkę dziwnie, powiem szczerze. Bij go, bij go, bij go. No, to chyba wszyscy. Geralt, jak się czujesz? Nic mi nie jest. Ktoś wie, kim są napastnicy? Zwykli bandyci nie odważyliby się zaatakować Kaer-Morhen. Tyle to i my wiemy, Marigold. Może wykorzystasz swoje sławne czary? W swoim czasie, Lambert. Wystarczy. Trzeba sprawdzić, czy nie przedostali się inną drogą. Idziemy na górny dziedziniec. Okej. Przemieszczając się, wciśnijmy już, żeby odblokować kursor myszy. Okej. Aha. No dobra, a jak się w ogóle... Gra zatrzymana. Spacją w ogóle się zatrzymuje, to jest... Troszkę dziwne, że można w ogóle w połowie zatrzymać, nie? Nie teraz, Geralt. Nie teraz. Dobra, w ogóle... Nowy region, Bastion. Kontrolem ani altem się nic nie robi. Spacją skakać nie można. Zakładam, że w tę stronę. Okej. Co się dzieje? Próbują wyważyć bramę. Bez tarana. Mogą sobie próbu... Orzesz w mordę! Co to za bydło? Przeraza. Będzie ciężko. To Savola, znam go. Chorobliwie ambitny, amoralny magik. Tja. Będzie ciężko. Ludzi widzę, że sporo. Przygotujcie się! Gdzie jest w ogóle armia? Przecież to jest duży bastion, kurczę, no. Duży zamek. Jest ich więcej! Dostali się na górny dziedziniec! Ten w okularach to magister. Zabójca do wynajęcia. No bez kitu. Wyczuwam magię. Tam musi być czarodziej. Kurde, no. Taki zamek i nie ma w ogóle armii. Magister, znasz drogę. Do roboty. Trololololo. Dobra, no to co, bijemy się? Ten magister jest ścigany listem gończym w Redanii, Temerii i Kedwen. To kawał bydlaka. Ale czarodziej? Nie słyszałam o nim. Bardzo to wszystko ciekawe, Marigold. Ale bardziej mnie interesuje, czy możesz unieszkodliwić tego Savollę. Resztę załatwimy po wiedźmińsku. Mogę spróbować. Uwaga, zbliżają się. Przeraza to jeden z najgroźniejszych potworów, z jakimi miałem do czynienia. Ale ma słaby punkt. Jest bardzo wrażliwa na hałas. Dzwony na górnym dziedzińcu. Dokładnie. Eskel, Lambert, pomożecie mi zatrzymać przerazę i bandytów. Leo, trzymaj się z tyłu. W tym czasie Geralt otworzy nam bramę na górny dziedziniec. Okej. Już tam będziemy. Triss, mogłabyś zatrzymać Savollę i jego zielonego pupila, żebyśmy mogli się przygotować przed walką? Coś wymyślę. Zatem do dzieła. Na początek trochę ich tutaj wykrwawimy. Później wycofujemy się na górę. Geralt, musisz się przebić po murze do zniszczonej wieży. Jest tam przejście na górny dziedziniec. Mam iść sam? Nie żartuj, to tylko bandyci. Magister to rzeczywiście morderca, ale to tylko człowiek.
Będziemy czekać pod bramą. Musisz ją otworzyć. Z fartem, wilku! Okej. Czyli... podążę za znacznikiem minimapy, okej. Bigo, bigo. Chwila. Możesz użyć ataki, aby skuteczniej pokonywać wrogów. Kliknij wroga lewym przyciskiem myszy dopiero wówczas, gdy kursor zmieni się w ikonę jarzącego się miecza. Kliknąć jeszcze raz. Jasne. Okej. Właśnie ogłuszyłeś swojego wroga, możesz go teraz wykończyć klikając lewy przycisk myszy. Dobre. Nie powiem. Dobra, czyli my lecimy generalnie dalej. Troszkę dziwnie on biega, szczerze powiedziawszy. Kurczaczek, no. Okej. Dobra. Teraz będziemy mam biec. Gdzie jest ta cała minimapa? W prawym górnym rogu. Czekajcie, M jak wcisnę. Okej. Tutaj? Czy o co, kaman? Troszkę głupie, że muszę jakby... Tak. Prędzej ty zginiesz, dobra. Teraz tak, pytanie. Tam jest brama, tylko... czy mam tu iść na górę, czy nie? Bigo. Wykończenie. Dobrze. Dobra. Nie było ciężko. Jest bardzo łatwo. Chwila. No dobra, chyba na górę, no nie wiem, dude. Co to było? O! Takie trollololo troszkę. Dobra, tu nic nie ma generalnie. No właśnie nie wiem, czy na górę, czy tam nie powinienem iść. Cokolwiek. Sprawdzimy to oczywiście. Jeśli walczysz ze zwinnymi przeciwnikami, zmień styl walki na szybki klikając na przycisk myszy, ikonę kota lub wciskając klawisz X. No, prędzej mi się... Prędzej mi się X uśmiecha wciskać. Okej. Silny klikając ikonę walki, wciskając Z. Okej. Dude, no, atakuj go. Okej. Tam raczej iść nie miałem. Czyli te tryby już sobie ogarnąłem. Wciś spację, aby włączyć i wyłączyć tryb aktywnej pauzy. Okej. Skoskowiedziałem, aby zawsze stosować szybki styl. Czyli ten. Z to jest na tych mocnych. Dlatego Z sobie zrobimy. Okej. Tam są pieprzeni łucznicy. Dobrze, zrobimy sobie szybki styl. Żałujesz.
O, nie zdążyli, jaka szkoda. Tędy nie przejdziemy. Za mną, do Savoli. Idźcie sobie, idźcie. Dobra, my wchodzimy tutaj. Dobra, bierzemy szybki. Dobra, Z. O. W sumie jak mamy zły tryb, to atakowanie nam nie wychodzi za bardzo. Okej. Cokolwiek. Aha. Dobra. I teraz pytanie, czy na górę? Znowu, czy na dole, ale chyba... Nie, no tam chyba nic nie ma. Na dół chyba muszę zejść, okej. Oho. Biegnie do mnie gościu. No come on, atakuj. Cholera jasne, jeszcze łucznik się napatoczył. Bierz go! Zabiję jak psa! Jak psa! Okej. Na razie nie idzie najgorzej. Tylko muszę teraz chyba zejść na dół. Tak mi się wydaje. O. Te, tutaj jest. No, tut, wyciągnij miecz. O ty kurde. Dobrze. Tutaj sobie najpierw tego załatwimy. Szybkim trybem. I przełączamy się na ten tryb. Come on. Atakuj. Dobrze. Dobrze. Kliknij lewy przycisk myszy. Kołowrót. Okej. Okay. Podnosimy bramę. Uhuhu, ile ich tam jest. Holy crap. Z tym będzie pewnie ciężko. No niepotrzebnie mogli zamknąć te bramy po prostu, a nie ją rozwalać. Do diabła! Geralt, nieźle nas wystraszyłeś. Mogliście mi powiedzieć o schodach. Zdaje się, że Lambert z Eskelem mieli je wczoraj naprawić. Nie jesteśmy murarzami. W porządku, nic się nie stało. Magister i ten drugi magik pewnie schowali się w donjonie. Pora spojrzeć prawdzie w oczy. Ktoś chce was okraść. Triz, dziecinko. Nie mamy tu nic wartościowego. Trochę dobrej stali, skóry lisów śnieżnych. Mówię o laboratorium. I dobrze o tym wiecie. Ktoś chce ukraść wasze sławne mutageny. Wyciągasz pochopne wnioski. Triz może mieć rację. Musimy się dowiedzieć, czego chcą. Spokojnie. Wszystko po kolei. Nie możemy zostawić za plecami silnego maga z przerazą na smyczy. Nie możecie też dopuścić, by bandyci dostali się do laboratoriów. Masz rację, dziecinko. Jak zwykle masz rację. Geralt, miałeś już do czynienia z czarodziejami. Sprawdź, czego szuka ten magik w naszym zamku. Leo pójdzie z tobą jako przewodnik. Mamy tylko przeprowadzić zwiad, czy... Jeśli kilku bandytów straci przy tym głowy, nikt nie będzie rozpaczał.
Nie mam wątpliwości, że sobie poradzisz, wilku. Pamiętaj, że idzie z tobą Leo. Dam sobie radę. Dowiemy się, co się dzieje w zamku i wracamy. Nie martwcie się. Mieliśmy z tego, co wiem, weź te eliksiry. Dzwonić. Krom wypij teraz, a jaskółkę, jak będziesz potrzebował leczenia. O ich działaniu mogę ci za chwilę powiedzieć. No, chłopcy, a my przypilnujemy, żeby nikt więcej nie dostał się do środka. Triss, dziecinko, zostań z nami na wypadek, gdyby Savolla coś kombinował. Okej. Ikonę sakwy, czyli chyba to, nie wiem, lub wciskając klawisz I, następnie kliknij prawy przycisk myszy, eliksir grom, dobrze, zobaczmy, I, eliksir, nie, tu są eliksiry, eliksir grom, jaskółka. Znacznie zwiększa regenerację żywotności, czyli tutaj. Okej. Pijemy. Wskaż kursorem mysz ikonę efektu, aby zapoznać się z informacjami na temat. Dobra, może nie teraz. Zadanie aktualne, obrona. Dobra, super, gościu, przesuń się. Gdzie mam iść? Aha, tam jest ten gościu, za którym mam iść. Okej, jest na minimapce. Biegnę. Jestem. Wnętrze. Okej. To zapewne też będzie troszkę walki. Chciałem ci tylko powiedzieć, że słyszałem wszystkie ballady Jaskra o tobie. Lambert mówi mi, że nigdy nie będę tak szybki jak prawdziwy Wiedźmin, ale dzisiaj na treningu udało mi się go trafić. Pokonałeś Lamberta? Ćwiczyliśmy szermierkę na grzebieniu w trakcie tej dziwnej burzy. No, szczerze, to nie jest Lambert się zagapił moment, i przyłożyłem mu z pirueta w brzuch, ale nie spadł i strasznie mnie później zlał. Kiedyś będziesz dobrym szermierzem. Wiem. Po każdym laniu Lambert mówi mi, że mam potencjał i śmieje się. Super. Nowy wpis Nurof, okej. Tak, wiem, dude. Okej, mam dobry tryb. Z, tak. Pigo. Dobra. Lecimy z kolejnym. Jesus Christ. Wal go. Dobra. Ty z tym nie możesz poradzić. Taki z ciebie szermier. Zadzierać z Wiedźmina. Come on! Dobra. Na razie dajmy sobie ten szybki. Utrusz się. Bo ja nie wiem, co mam robić. Okej. Ikonę gryfa lub wciśnij klawisz C. Styl grupowy. Okej. Kolejne tryby mi się uruchamiają. Atakuj go po prostu. No. Atakuj go. Posmakuj wiedźmińskiego miecza. Dobra. Czyli C grupowy. X to jest szybki, Z to jest silny. Powiedzmy, że ogarniam. Dobra, zapewne tutaj mieliśmy przyjść. Tak. Okej. Te schody w dół prowadzą do laboratorium. Chodźmy. No kurczę, to już aż musieliśmy się zatrzymać, żeby o tym powiedzieć. Troszkę to takie trochę... Takie trochę. Dobra. Czy energia magiczna, którą zaczerpnąłeś z kręgu, wystarczy, by zatrzymać Wiedźminów? A marudziłeś, że Savolla zabije wszystkich i nie będziesz się mógł zabawić. Czyżby na widok jednego Wiedźmina, i to chyba samego Białego Wilka, obleciał cię strach? Inkryminowany osobnik, notabene uważany za zmarłego, jest znanym mordercą. Chętnie się z nim zmierzę. Leo, cofnij się! Zapraszam pana magistra. Nie
Nie ma na to czasu. Teraz, kiedy panuje nad mocą kręgu żywiołów, nie stanowią żadnego zagrożenia. Okej. Okay. Czyli będziemy musieli użyć... Wracaj do roboty. Mutageny mają być gotowe do teleportu za 15 minut, a nasi wiedźmini nie będą nam przeszkadzać. Użyjemy walki szybkiej. Jesteśmy odcięci! Musimy coś zrobić! Bariera magiczna wygląda na solidną. Aha. Potrzebujemy pomocy Triss. Okradają nas na naszych oczach. Geralt, przecież możesz odblokować przejście na górę znakiem. Okay. Znakiem? Ardem. Ja nie mogę, odkąd połamałem palce na mordowni. Nie mogę, nie zginają mi się. Po prostu uderz Ardem w tę stertę gruzu. Nie pamiętam, jak składać znaki. Chodźmy do kręgu żywiołów. To potężne miejsce mocy, w którym wiedźmini uczą się znaków. Musimy spróbować. Chodźmy. A, to czyli jednak jest jakaś droga ucieczki. Super, no to ciekawe, że nam nie zabrali wszystkich ucieczek. Znaczy, Boże, wszystkich możliwości ucieczki. No ale cóż. Okej, kamień żywiołu. Lewy przycisk myszy. Klikamy w takim bądź razie. Nowy region Sala. Super. Udało się? Rozwalmy tę kupę gruzu. Okej. Okay. Wiedziałem, że ci się uda. Wracajmy na górę, bo jeszcze Lambert sam zabije przerazę. Dobra. No czy się właśnie znaku Ard. Kliknij prawie wszystkim, że cel lub ziemię, by użyć znaku. Dobra, spróbujemy. Okej. Okay. Czyli trzeba będzie najpierw coś wycelować, dopiero wtedy będziemy używać znaku. Dobra. Jest. Dzieciniec. Dobra. Lecimy z powrotem. Czego się dowiedzieliście? Kiedy zeszliśmy, bandyci przeszukiwali laboratorium. Mag wykorzystał moc kręgu żywiołów do stworzenia magicznej bariery. Dżuma, syfilis, Franca i Trond, jesteście jak dzieci. Dlaczego nie powiedzieliście mi o kręgu? Triss, dziecinko, myśleliśmy, że to nic ważnego. Jeśli ten mag dostroił się do kręgu, będzie mógł stworzyć stabilny portal. Następnie przenieść się razem z całym waszym sprzętem w dowolne miejsce na kontynencie. Popełniliśmy błąd. Wybacz nam, ale sama mówiłaś, że ten mag jest niegroźny. Mówiłam, że go nie znam. Uważam, że w tej sytuacji powinniśmy przede wszystkim spróbować ochronić laboratorium. Znowu panikujesz, Marigold. Poza tym wiemy, jak bardzo chciałabyś zobaczyć wiedźmińskie tajemnice. Wesemirze, jeśli ten dureń się nie zamknie, nie ręczę za siebie. Dość tego. Lambert, przestań mówić do Triss po nazwisku i okaż choć odrobinę szacunku. Triss, nie gniewaj się, ale jeśli teraz pobiegniemy do laboratorium, będziemy odcięci. Znamy się na wojaczce. Może się rozdzielimy. Geralt ma rację, powinniśmy się rozdzielić. Trzeba zabić przerazę i nie dopuścić, by okradziono laboratorium. Kto gdzie idzie? Idę na dół. Tylko ja mogę się przebić przez blokadę. Wesemirze? Ktoś musi się zająć przerazą i Savollą. Zostaję. A ty, Geralt, co zamierzasz? To ważna decyzja. Oboje możemy potrzebować twojej pomocy. O, w ogóle pierwszy raz mam wybór. Idę z Triss, laboratorium jest ważniejsze, zostaję... Znaczy, według mnie przeraza jakby jest mniej ważna. Triss idzie sama. Jak ona usunie barierę, to kto rozwali tamtych ludzi? Jest ważniejsze. No. Ja też. Zatem postanowione. Eskel i Lambert zostaną ze mną. Uwaga! Savola aktywował zaklęcie. Zaraz coś się wydarzy. Okej. Okay. Czujecie? Ziemia drży. Zaraz się przebiją. To zróbcie coś, a nie stoicie się gapicie. Uważajcie. O nie. Przyjemniaczek. Ze swoim pupilkiem. Dobra. Musimy chronić laboratorium. Dobra, lecimy. No, Geralt, rusz tyłek. Oni pewnie zginą, ale mniejsza o to. Okej, okay, dobra, znowu czekamy. W ogóle ja bym chciał jeszcze tylko zerknąć. O, Jesus Christ.
Za chwilę czeka nas ciężka walka. Mam dla ciebie eliksir. Wiedźmini nazywają go puszczyk. Regeneruje wytrzymałość. Bardzo przydatny w walce z magiem. Dzięki. Ruszajmy. Dobra, teraz tylko jeszcze chciałbym sobie przypomnieć, czym się włączało te tryby, to tam, kurde, czekajcie, ZXC, tak, to były tryby, tylko jak się włącza, aha, I, to są te eliksiry całe, puszczyk, jaskółka, dobra, jeszcze chciałbym tylko zobaczyć, zapisz grę, no właśnie, ręcze Kirm, autozapis, a czyli autozapisy się robią, okej. Okay. To co, myślę, że to jeszcze zrobimy. Odcinek najwyżej wyjdzie troszkę dłuższy. Czyli tu lecimy, tak? O, niedobrze. Ten się tutaj przeteleportował. Nie pozwolę wam pokrzyżować planów mojego mistrza. Zaraz przyzwę potężnego demona, który wypruje z was flaki. Blefuje. Jest wyczerpany po teleportacji. Mocy starczy mu najwyżej na magiczne światełka. Idź, zajmiemy się nim i dołączymy do ciebie, zanim rozproszysz barierę. Nie doceniłam. Teraz energia moich ludzi mnie wzmocni. Aha, lol, fajnie, że ja już w ogóle walczę, nie? Dobrze. Jest problem, słuchajcie. Wstrzymajmy. Znacznie zwiększa regenerację energii. Właśnie, bo mamy ten znak. Dobra, użyliśmy tego. Żółty pasek. Każde użycie znaku zmniejsza energię Geralta. Okej. Dobra, czyli chyba tych posiłków muszę najpierw zabijać. Tak mi się wydaje. Oh, come on, Vigo! Dude, może w ten sposób. Sanawa. No żadnym trybem nie mogę go zaatakować bez kitu. Dobrze, Z. No what the fuck? W ogóle moje życie nie wygląda też najlepiej. Okej. Wybiła twoja ostatnia godzina. Geralt, zrób coś do cholery. Nie wiem, jak ja w ogóle mam z nim walczyć, serio. No, tym znakiem to ja mu nic nie robię, totalnie. Dobrze, spróbujmy ten grupowy. Aaaa, no to grupowy, to ciekawe bardzo, bo jakoś tutaj on jest sam, więc... No. A, goń się. Bij go. No bij go do cholery. Co za... przestań pajacować. No ja pierniczę, co za... Uspokój się. Bigo. Bigo. No tak. Fuck. Nikt nie podskakuje salamandrze. Nikt. Co za kretyn. Czy ja go nigdy nie zniszczę? Ja go muszę za pierwszym razem, kurde, zrobić mu combo. I znowu źle, no ja nie mogę. Jakie to jest tempe.
Man! No! I czemu go teraz nie mogłem bić? No tak, wierzysz we mnie, super. Bez kitu, ma cały czas tyle samo HP. Czy mógłbyś przestać teraz szczekać, co za pies akurat teraz, cholera jasna. Come on! Tak, tak. Pogadaj sobie jeszcze. Aż ty kurde. Wybaczcie mi za psa, ale totalnie nic nie mogę zrobić. Jak go pokonać? No nie wierzę. Czy to naprawdę aż takie trudne? Bij go, po prostu go Geralt bij. Do kitu. Ja w ogóle widzę, że on ma cały czas tyle samo HP. Za chwilkę będę musiał spauzować chyba grę, słuchajcie, i wypuścić psa, bo będzie mi... Wybaczcie. Okej, wybaczcie, ale... Dobra. Leć. No dawaj, bij go, ja pierdzielę, na co czekasz? Napierdzielaj. Kurde, gnój. No bij go. Dobra, ale już ma coraz mniej tego HP. Tylko... Jakby nie patrzeć... Super. Na pewno. Tak, znowu się teleportuje. Znudny jesteś, człowieku. Gin, żeś wreszcie. A, znowu. Masz ty gnoju. Zginiesz marnie. To jest w ogóle, że ja się tak jaram przez chwilę. Nie wiem, czy on na mnie jakiś znak puszcza, czy co. Dobrze. Chciałbym cię wykończyć wreszcie. Dobrze, no znowu teleport, co za... Wybaczcie, że dużo nie mówię, ale po prostu się skupiam na tej pieprzonej walce. To raz. A dwa, tutaj nie ma co mówić, kurde. Jedynie mogę się wkurzać. Aż ty. Nie no, życia to on ma strasznie dużo, ono cię wolno mu ubywa. No pij go. Ile razy jeszcze to powtórzysz, Geralt? Serio? Ja już nie mam eliksirów żadnych. Mm.
Zobaczmy. No, nie mam nic. Jak fajnie, zaraz przy mnie. Podejdź pod... No. On już powinien praktycznie padać. Man, przecież to już trwa wieki, wieczność. Już prawie, no. Skitu. Co ty, byliśmy tu jakieś pierdoły rzucą. Jesteś cały? No raczej nie. Tak. Jeśli to były tylko magiczne światełka, to wolę nie wiedzieć, co zrobi naprawdę potężny czarodziej. Chciałem pomóc, ale nie mogłem się przedostać przez ten dziwny krąg. Ważne, że Savolla gryzie ziemię. Musimy pomóc pani Triss w laboratorium. Tak, ruszajmy. Czyli jeszcze to niestety nie jest koniec. Dobra, gdzie jest to całe laboratorium? Może byś tak prowadził, co? Co tutaj? Tak, chyba tutaj. Okej, okay, leży. Plądrują laboratorium. Ten drugi mak jest... Nie doceniłam go. Śpiesz się! No tak to jest, niestety. Dobrze, laboratorium jest na dole, z tego co wiem. Więc już biegnę. Laboratorium Wiedźminów, dokładnie. I przy okazji zapisywanie. Cóż, jak z nimi się rozprawimy, to myślę, że zakończę ten odcinek. Pierwszy będzie bardzo długi. Ale tak być musi i będzie. Ponieważ, słuchajcie, gonią mnie terminy. Terminy w sensie, że jedynkę chcę przejść i szybko, dwójkę i tak, żebym zdążył na trójkę. Trójka ma wyjść bodajże w przyszłym roku, w listopadzie. Albo jakoś tak. Nie jestem pewien. Słyszałem od kogoś, że w którymś miesiącu ma wyjść, ale kiedy dokładnie nie pamiętam. I to, poza tym to też nie jest potwierdzone do końca, bo to są tylko na razie takie tylko no wstępne ustalenia, tak? Okej. Okay. Magister, zajmij się tymi wiedźminami. Nie mów się, że znowu będzie walka długa jak... O matko. A tak, rzeczywiście się znowu przeteleportował. Podobno wiedźmini odbijają pociski w locie. No na miejscu Geralta ja bym tak nie stał, nie patrzył. Sprawdźmy. Leo, stój! Tak. Tak myślałem. Wiedziałem, że z tym odbijaniem pocisków to pójdę. Tak mi przykro. Co się stało? Ma strzaskane żebra i przebite płuco. Umiera. Trzeba mu podać dekokt Rafarda Białego. Trzymaj się, Leo. Gdzie to jest? Nie mogę znaleźć. No to trudno. Leo nie żyje. Gdzie jest w ogóle ta strzała? Chyba na wylot mu przeszła. No niestety. Jak to się stało? Próbował zaatakować magistra. Nie zdążyłem. Nie obwiniaj się, Geralt. Wszyscy jesteśmy tak samo winni. Triss ledwo uszła z życiem, walcząc za nasze sprawy. Nastały złe czasy dla Wiedźminów. I coś mi mówi, że będzie coraz ciężej. Na górze jest już bezpiecznie? Względnie. Na górnych poziomach kręcą się jeszcze niedobitki, ale zajmiemy się nimi później.
Wyglądasz na zmęczonego. Odpocznij. No, przydałoby się. I zajmę się Leo. Możesz wejść w tryb medytacji po wybraniu ikony medytacji. Podczas dialogu. Odpocznij chwilę i przygotuj. Bywaj. Bywaj, okej. Dobra, i co? Myślę, że to będzie dobry moment na skończenie pierwszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Możemy w ogóle tutaj coś... Ard. What the fuck? Dobra. Nic na razie oczywiście nie mogę klikać. Tutaj będę... srebrny, szybki, grupowy. Staty, spoko. Początkujący Wiedźmin. Tu mamy co? Mapa. System. Dziennik, ekwipunek. No w ekwipunku akurat za dużo nie mamy. System, aha. No zapisać się zapisało, tak? Laboratorium Wiedźminów, dokładnie. Ewentualnie jeszcze nadpiszemy. Tak. Dobra, no to cóż, dzięki za przyjęcie tego odcinka i oczywiście zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się i cześć. A to ciekawe.